Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. And we'll be off on our grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Cześć, witajcie, z tej strony Kubianko, to jest kolejny odcinek z Far Cry'a czwóreczki. Moi drodzy, znajdujemy się w miejscu, które ostatniego odcinka zdobyliśmy, tak się rozglądam, ponieważ jest tutaj naprawdę pięknie, zobaczcie sobie tylko. Warkshakot, czy jak to tam się wymawia ogólnie, nie mam pojęcia, jakieś śmieszne chińskie, Indie, normalnie tam śmieszne nazwy. W każdym razie zdobyliśmy tą twierdzę, potęga, po prostu potęga, było ciężko, nie powiem. Cztery helikoptery latały po niebie i my to wszystko pokonaliśmy. Oto i tym RPG-iem, tym pięknym działkiem oraz tym karabinkiem naprawdę było przednio. Zapraszam do poprzedniego odcinka. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, co dzisiaj? Czym się dzisiaj zajmiemy? Na początek sobie rozdam punkty umiejętności. Mam trzy punkty. Zobaczcie, jak sobie fajnie rozwinąłem już tutaj tą postać. Pięknie, o! Pięknie to wygląda. Naprawdę powiem wam, że sporo expa mi przybyło ostatnio. I widzę, że coś się tutaj mam. Jeśli skończy się mi, które się skończyły. O, bardzo fajne. Dobra. Skorzystam z tego. Ło, koszt 3 aż. O, to też będzie dobre. To też będzie dobre. No ale niestety straciłem wszystko na to. Ale na pewno sobie to odblokuję. Na bank. To? A nie, to średnie. Ogólnie z łuku nie korzystam. Jakoś tak. No, nie przekonuje mnie to. Nie wiem czemu. Co polecimy, a co tam. No i dzisiaj dalej będziemy sobie kontynuować. Nie będziemy dzisiaj nic atakować. Pójdziemy w misję. Stwierdziłem, a co tam. Trochę mnie to martwi, że taki spoiler robię delikatny. No ale to mówię, uprzedzam, że jeśli nie chcecie, to po prostu nie oglądajcie tego, ponieważ idziemy w fabułę. No a nie wszyscy chcą to oglądać, tą fabułę, ponieważ no jest jak jest. No ja osobiście lubię fabułę, chociaż no mówiłem w poprzednim odcinku właśnie, że naprawdę mnóstwo czasu spędziłem w tej grze już i to tylko i wyłącznie eksploracja, walka z rebeliantem oraz wszelkie możliwe misje, jakieś tam drobnostki, jak chociażby sobie jeździłem, to znaczy wsiadłem z samochodu i później na tym dachu strzelałem do wroga, ponieważ moim celem było chronić ciężarówki. Bardzo fajna misja, nie powiem, bo naprawdę ciekawie to było. No i oczywiście za to dostaliśmy punkty doświadczenia, pieniądze, rupie. Tak się chyba mówi na tą walutę. Dobra, znajdujemy się już niedaleko. Bardzo brzydko wygląda to, jak mi tak pikseluje na maksa, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że się pokusiłem na to, żeby zwiększyć FPS-y sobie, ponieważ FPS-y mam naprawdę ogromne. Teraz w tej chwili jest 58, 54, nawet przekraczają. O, coś mnie tam... Coś mnie atakowało. A, tu patrzcie, że... No i bardzo ładnie. Gdzie jest kolejny? Tu jest gdzieś. Gdzie jesteś? Człeku zły. O, tu, o. O. Kolejny tutaj był. Ale jeszcze jeden jest chyba. Chociaż nie widzę cię za bardzo, ziomuś. Mam się do wam przejmować, czy nie bardzo? Dobra. Lecimy na misję. Widzicie, bardzo fajnie się z tego strzela. Naprawdę polecam to działko, jest ekstra. Troszeczkę żałuję, ponieważ sobie kupiłem Skorpiona takiego, nie pamiętam jak się dokładnie nazywała ta broń. Aczkolwiek odblokowałem sobie naprawdę coś potężnego. O, szkoda, że nie mamy przynęty. Dobra, co tam słychać? U ciebie, ziomuś? Ciekawego. A champion returns. Defending that rebel camp saved a lot of lives. You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed?
The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Moen died. That's why I stepped up. Because I knew your father, and I respected his vision. And where does Amita fit into all this? Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. No, chyba tamten typek zaraz dostanie niezły łomot. Coś mi się tak wydaje. No i co? Misja, co? Nie, nic nie mamy zrobić. Ciekawe. Dotrzyj do klasztoru. Jest zatem. Gdzie to jest? O, tutaj. Mamy się tam udać. O, fajnie, helikopter mamy w pobliżu. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo widzę, że tam jakieś pagórki, coś wysoka. O, gdzie? O, ty, no na kładzie sobie jeździsz. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Oj, tak. To będzie piękne. Pędź tam, a niego. Szybko. A, ale po piękne. Uncle Pagan here, just checking in on my favorite nephew. So tell me, Aldrich, who are you rooting for so far? Have you fallen into Amita's honey pubs, or have you been dazzled by Sabal's glowing locks and bad boy Charlie? Hey, each to his own. That's your lifestyle choice to make. He isn't my cup of tea, contrary to the rash assumption about my appearance. I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. No, wygląda na to, że nam chce pomóc. Kurzył się na pewno nieźle, ale nie wiem, o co tutaj chodzi w tym wszystkim do końca, bo no to ciężko ogólnie ogarnąć, ale mówi się trudno. Nie? Mówi się trudno. Dobra, jesteśmy już chyba niedaleko. 300 metrów to myślę, że dla helikoptera nie jest jakoś czego. A czy to jest mini helikopter, nie? Oczywiście. Bardzo ładnie, fajnie gra, choć naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego Far Cry'a. Ja kocham gry, w których to ja decyduję, co robię, a nie jak w co niektórych, szczególnie FPS-ach, że tam po prostu tylko misje. A tutaj sobie robimy co chcemy i to jest piękne, to jest po prostu... No dawaj. No czemu nie robimy? Dalej, opadaj. I czemu nie mogę? No patrzcie, w dół cały czas cisnę. On w pewnym momencie do góry. O, czyżby już się udało? Dobrze. Bardzo fajnie, o, w oczku wylądowałem. 100 PD. Za coś takiego? Po schodach idziemy, my nie jesteśmy jakimiś małpami czy coś, że mam wchodzić po skałach. Elegancko wszystko. Z RPG-em, dzień dobry. O, co to będzie? Co to będzie? Ah, the son of the great Mohan. Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, God of Gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. O co chodzi? Nie rozumiem za bardzo, ale spróbuję to ogarnąć. A candle reminds us that growth only comes with a willingness to step beyond our usual boundaries. Bardzo fajnie. Aha, karma. W sensie punktu tego, tak? Dobra, rozumiem. Jak najbardziej rozumiem.
O, tutaj kolejne. As a wisp of sweet-smelling smoke, the incense represents our mortality. Aha, dobra, dobra, dobra. Chociaż tego, to jest chyba jakiś... Dobra, to się pali, tam uwalnia takie zapachy. Zapomniałem. A tutaj dożymy drewno. Ło, pięknie. Pięknie. Ogólnie zbieram sobie poziom karmy na poziom 6. To jest bardzo fajny karabin. Odblokowałem 3. poziom, czy mi się wydawało, bo... Dobra, wróć do raju. Sabal speaks highly of you. He asked you be allowed to see this. Yalum, the great demon, resides in all people. He brings false promise and burns hope. The goat dies to keep Yalum and sated. What are you doing, man? Tak nie wolno. Już dawno się odchodzi od tych tradycji. Dobra, co mam zrobić teraz? We are spiritual people. Your father understood, but more than that, he inspired others by his deeds. Think hard on what you see, Najee. No, kontynuuj. No, fajnie, fajnie, dobra, kontynuuj. No. Czy zachowuje się choć trochę niestosownie? Dzięki. Wyprosicie mnie dzisiaj? No dzięki, dobra, fajnie. A dokąd mam teraz się udać? No chyba... Chyba nigdzie. Bo praktycznie no to... Jestem wolny, czy nie? Różniku mam. Hello! Ciekawe, skąd mnie znasz. I co jest? O, kurde! Widziałem, że to tak się skończy. Dobra, pędzimy tam, zaraz wysadzą. O nie! Szybko! Dobra, zabity. Tutaj coś mam zrobić? Nie, okej. Szybko! Szybko! Dobra, pięknie. Myślałem, że już rozwalą. A nie możemy do tego... O nie! Tam jeszcze. Dobra, pięknie. Gdzie wy jesteście? Dobra, nie trafiłem, super. Powtórka z ostatniego odcinka. 18 sekund! Szybko! 12. Tylko ja mogę to zrobić. Tylko ja muszę cię zabić. Dobra, zabity tamten. No czemu minus 50? Dobra, bez sensu to. Bez sensu, ale okej. Pędź tam szybko! Damy radę, obronimy to. Piękna, to jest naprawdę broń wyśmienita.
Bardzo ładnie. Bronimy, bronimy. Okej, no i wróć. Wróć do raju. Super. No udało się wreszcie. Wreszcie udana misja. Wreszcie znów. Ponownie, bardzo fajnie to wszystko idzie. Fantastyczny jestem Fark, naprawdę. Dosyć, że mieliśmy w świątyni, została zaatakowana i musieliśmy bronić. Nie było bez sensu. Po prostu musieliśmy bronić świątyni. No, naprawdę pięknie. You see? This is what happens when people abandon religion, Aji. It could have been so much worse. Thank you. No, misja wypełniona. Wymiana kulturalna. Good to see you, Aji. Karma. No wiem, wiem. Wiem, wiem o tym. Cabal. The army attacked the monastery, but I drove them off. Thank you, you were there, brother. That place is a symbol for our people. They need to see stability. Your father understood that. He could have used more men like you in the war. No i super, jestem zadowolony. Wreszcie się udało coś fajnego zrobić. W sumie tutaj działko mieliśmy, więc mogliśmy z niego skorzystać. No ale nie szkodzi, bo ogólnie no to mieliśmy... Daliśmy sobie radę dzięki temu cacku i po prostu kocham tą broń tyle. Zobaczcie. No, to, czy to nie jest epickie? To jest po prostu epickość nad epickościami. No i RPG oczywiście, no to jest to co lubię. Dobrze moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Żegnam się z wami, do następnego razu. Na razie, cześć!